Witajcie kochani, dzisiaj takie nietypowe podejście do kuchni, czyli nagrywam podcast, dalej jestem na wakacjach, krótko będzie, opowiem Wam, co robić z innymi kolorami niż zielony. Pamiętacie, dwa odcinki temu była opowieść o tym, jak sprawić, żeby zielony nie stawał się khaki albo brązowy, albo w ogóle w kolorze, który dozorca Anioł w Alternatywach 4 uznał, że jak to teraz wygląda, jak gie w lesie. Ze względu na brązowe firanki i zielone gospodarza domu. Natomiast dziś będziemy zachowywać inne kolory niż zielony. To jest nieco łatwiejsze najczęściej, więc wsadzimy je wszystkie do jednego worka, aczkolwiek w czasie gotowania tak nie postępujemy. Całe to pytanie jest tendencyjne, gdyż mówimy o bardzo różnorodnych związkach chemicznych. Czyli nie może być jednej uniwersalnej metody zachowania tych kolorów, bo nie ma jednej uniwersalnej cząsteczki, która powoduje, że buraki są bordowe, a marchewka pomarańczowa, tak? Marchewka czy dynie. Musimy się zdecydować, gotując jakąś potrawę, który z tych kolorów chcemy zachować. Znaczy, co jest dla nas istotne? Tak? Bo jeśli w barszczu jest marchewka, to nie możemy próbować ocalić jej pomarańczowości. Natomiast chodzi nam o to, żeby barszcz był czerwony, a nie koloru zupy grzybowej. To jest jeszcze taka uwaga, która przychodzi mi na myśl z powodu innego filmu, czyli słynna zupa krem z porów z urodzin Bridget Jones. Ona była niebieska ze względu na użyty sznurek do wiązania tych porów. Trzeba było je związać, żeby się nie rozleciały, tak? W tym bulionie. No i istotnie nie lubimy niebieskiego jedzenia. Dzieci tam czasami jadają lody smurfowe, ale umówmy się. Więc Christ is risen blue soup. Tutaj jest tylko taka uwaga, że warto, bo czasami trzeba używać różnej dratwy do związania różnych rzeczy w zupie, czy też siateczek, żeby one jednak były białe i żeby one jednak były z bawełniane, czy lniane, czy konopne, z naturalnych włókien, bo inaczej możemy być bardzo zaskoczeni. My już zadbaliśmy o te zielone chlorofile i tam, gdzie rzecz ma być zielona, ona będzie zielona, a jednocześnie inne, na przykład pomarańczowa barwa, też nieco zostaną zachowane. Przy czym umówmy się, no marchewka wyciągnięta z zupy szczawiowej nie jest taka zupełnie pozbawiona jej zieloności. Więc można też niektóre warzywa ugotować osobno, zwłaszcza jeśli mają być dodatkiem. Co robić z żółto-pomarańczowymi? Tam są karotenoidy, żółtymi i czerwono-niebieskimi flawonoidami i czerwono-fioletowymi betacjanami, czyli mamy trzy podstawowe grupy barwników roślinnych, które cieszą nasze oko w jedzeniu. Jeszcze raz, żółto-pomarańczowe karotenoidy, żółte i czerwono-niebieskie flawonoidy i czerwono-fioletowe betacjany. One właściwie prawie wszystkie występują w tych częściach roślin, które zjadamy, tylko są w różnych proporcjach, więc jakby niejako tylko pewne z nich rzucają się w oczy. I wszędzie tam również obecny jest chlorofil, tylko na ogół jest go tak mało, że on nie zacienia tych kolorów. Najstabilniejsze są karotenoidy, to jest bardzo jednorodna grupa. Tam należą na przykład takie słynne ksantofile, więc żółty miąższ owoców, brzoskwini, moreli, ziaren takich jak kukurydza. Inne ksantofile dają owocom papryki ich czerwoność, a pomarańczom ich pomarańczowość. Karoteny z kolei, to taka druga zasadnicza grupa w karotenoidach, przejawia swą pomarańczowość w marchwi, dyni czy miąższu śliwek. Całkiem sporo tych barwników jest na przykład w zielonej pietruszce czy szpinaku, tylko po prostu chlorofil je maskuje. No i tam ten chlorofil po prostu jest. Żeby zobaczyć, jak to działa, w zielonych częściach roślin, jak chlorofile maskują karotenoidy, to wystarczy się popatrzeć, jak liście żółkną jesienią. Dlatego, że wtedy chlorofil ulega degradacji i wyłania się to, co jest stabilniejsze od chlorofilu. Czyli to, co tam jest w backgroundzie, jak to by powiedzieli Anglicy, w tle. Chlorofil bardzo łatwo się utlenia, zwłaszcza dlatego, że przeprowadza fotosyntezę i tam ubocznym produktem jest tlen cząsteczkowy.
On tam jest dlatego, że podczas, w ogóle tlen powstaje podczas fotosyntezy. Wiecie dlaczego? Bo tam dochodzi do powstawania aktywnych rodników tlenowych, bo ten tlen jest wynikiem fotolizy wody. No i ta woda jest tam donorem protonów w procesie fotosyntezy. Protony są potrzebne, one potem mają w takim łańcuchu nieco odwrotnym do łańcucha oddechowego się zachować, czyli w oddychaniu powstaje woda, a w fotosyntezie woda ulega fotolizie. Także te dwa procesy, fotosynteza i oddychanie, zresztą oba zachodzące w roślinach, bo rośliny mają mitochondria i w związku z tym mają oddychanie komórkowe również, zwłaszcza w ciemności to chętnie robią, one zachodzą i są jakby przeciwstawne. Są procesami działającymi o rebór. Więc mamy odmaskowane karotenoidy. One będą na przykład jak pietruszkę będziemy, w pietruszce to najlepiej też zobaczyć. Jeśli ją będziemy starzeć, że tak powiem, na wilgotno i w lodówce, czyli wsadzamy w jakiś woreczek i do lodówki nie nam długo trwa, nie polecam takiej metody przechowywania pietruszki, to ona się zestarzeje na brązowo, czyli będzie ta wspomniana dwa odcinki temu feofityna. Natomiast która jest wynikiem degradacji chlorofilu, pewnego typu degradacji chlorofilu. Natomiast jeśli pietruszka nam zżółknie, te listki zżółkną, no to ona się starzała na sucho. I to są po prostu karotenoidy, które uległy odmaskowaniu, kiedy chlorofil się rozpadł. W ogóle się z nimi nie patyczkujemy. Nie są rozpuszczalne w wodzie, tylko w tłuszczach. Zasadniczo stabilne w procesach przygotowywania posiłków. Czyli jeśli w tej zupie będą jakieś oczka, albo w tej marchewce na gęsto będzie jakieś masło czy oliwa, to nie mamy niepokojów. To zresztą będzie też nam pomagało pozyskać to, co jest w tych karotenach bardzo zdrowe, czyli beta-karoten, prowitaminę A. Ona jest rozpuszczalna w tłuszczach. Bez tłuszczów jej nie wchłoniemy, że się tak wyrażę. Oczka tłuszczu dlatego w rosole czy w zupie, która jest ugotowana z dużą ilością karotenoidów, będą jeszcze bardziej pomarańczowe, na przykład w zupie gulaszowej oczka tłuszczu będą bardziej pomarańczowe niż cała ta zupa. One wychwycą te karoteny, bo tam się on najbardziej rozpuszcza. Tak jak się gotuje kuskus, będzie to też widoczne. Znaczy kuskus, nie kaszkę kuskus, tylko kaszkę kuskus, ten sos do kaszki kuskus, tak? Z baraniny i kurczaka. Jeśli dodamy śmietany do surówki z marchewki, a jogurt 0% nam tego nie zapewni, albo polejemy pomidory oliwą, to ta oliwa, ten majonez, ta śmietana też wychwycą tą czerwoność, pomarańczowość z warzyw. Najgorzej, gdy karotenoidy ulegną utlenieniu i zmianom konfiguracji cząsteczki pod wpływem światła, jonów metali i enzymów. Utlenione karotenoidy jaśnieją, czyli będą stabilniejsze, jeśli znowu przeblanszujemy warzywa. Jeśli chcemy je zamrażać, musimy to robić i musimy umieścić warzywa z dala od światła. Lodówka nie byłaby zła, ale trzeba tam uważać z warzywami takimi jak pomidory, które w trakcie chłodzenia tracą wiele swojego smaku. Moim zdaniem niesmaczne jedzenie jest gorsze niż niekoniecznie ładnie wyglądające. Pomidory, zwłaszcza teraz w sezonie, jemy ich dużo, jeśli możemy, jeśli nie mamy alergii i trzymamy na słońcu, jemy je pachnące słońcem. Tak, ważniejsze, żeby jedzenie było smaczne niż bardzo pięknie podane, aczkolwiek jeśli obie te rzeczy uda nam się połączyć i piękny wygląd i wspaniały smak, to jest najlepiej jeszcze jak zapachy tam dojdą. Flawonoidów z kolei jest bardzo wiele. Profesjonaliści dzielą je na 12 grup, ale w kuchni najistotniejsze są czerwone, niebieskie antocjany, to jest taka barwa łączna, oraz żółte flawony. Jeżyny, jagody, maliny, czarne i czerwone porzeczki, żurawiny i aronie oraz wszystkie inne owoce zdolne zaplamić nasze kaszmirowe serwetki, nasze kaszmirowe sweterki serwetki. Serwetki są płócienne, te można wybielić. No ale kaszmirowe sweterki na zawsze, a ręce i języki na trochę są wyładowane antocyanami, no i tymi flawonami. Czerwona kapusta i bakłażany, zwłaszcza ich skórka, potrafią uczynić naszej garderobie podobny kęsim z tej samej przyczyny i to są właśnie antocyany fioletowe, czyli flawony są w owocach, antocyany są w kapuście czerwonej, bakłażanach,
Na chemii, pamiętacie, jak byliśmy mali, to robiliśmy taki eksperyment, że wyciąg z czerwonej kapusty służył nam jako pH-metr niejako, czyli ustalaliśmy, że jak ją poszatkujemy, zalejemy w słoiku gorącą wodą, wyciągniemy ten wyciąg, dodamy trochę alkoholu i wtedy jak dodamy kwasu, czy jak dodamy zasady, to się zmienia kolor. Jak dodaliśmy octu, to wyciąg natychmiast czerwieniał. A jak dodaliśmy wody z rozpuszczoną sodą oczyszczoną, to on stawał się niebiesko-zielony. Czyli antocyjany są wrażliwe na zmiany kwasowości. I to jest to, co niszczy ten barwnik. W sensie, no depurynuje go, więc nie depurynuje, tylko deprotonuje go, więc powoduje zabranie atomów wodoru, tak silniejsze kwasy odbierają to, co tworzą solę z tym, co tam jest i po prostu robi się niekorzystna sytuacja. Normalnie są to związki dość nietrwałe i skłonne rozpadać się, jeśli je uwolnimy spod ochronnego działania enzymów obecnych w komórkach roślin. Jednak najtrwalsza jest ich forma powstająca w środowisku kwaśnym. W otoczeniu zasadowym, wysokiej temperaturze i w czasie przechowywania antocyjany znikają. Czyli nie bez kozery, jak chcemy zachować barwę właśnie kapusty czerwonej i tak dalej, do takich nawet warzyw na gęsto dodajemy nieco octu, czy kwasku cytrynowego, czy soku z cytryny, czy do surówek. Czyli skrapiamy warzywa, owoce sokiem z cytryny, czy octem po obraniu i posiekaniu, jeśli same z siebie nie są bardzo kwaśne. Unikamy utleniaczy, zatem żadnych żelaznych garnków niepolewanych, żadnego mielenia w maszynkach do mięsa czy przecierania przez metalowe sita, żadnych noży, które nie są ze stali nierdzewnej, najlepiej korzystać z noży ceramicznych w wypadku warzyw. Przykrywanie podczas gotowania spowoduje mniejszy dostęp powietrza. Tam się nie dbamy o to, że te kwasy roślinne będą uciekać. Jeśli nie dbamy o chlorofil, to przykrywamy garnek. No i potraw, gdzie antocyjany grają za dekorację, raczej nie powinno się odgrzewać w nieskończoność, bo nawet skończone podgrzewanie niszczy te barwniki. Dlaczego może tu działać cukier kuchenny, czyli sacharoza? Po pierwsze dlatego, że roślina sama ma enzym sacharolityczny. My możemy zapewnić środowisko lekko kwaśne, bo całe działanie ochronne sacharozy to jest jej właściwości redukujące. Czyli jak to się nam sacharolitycznie rozpadnie na glukozę i fruktozę, to tam będą wtedy tak zwane cukry redukujące, którym sacharoza nie jest. Czyli uwalnia się cząsteczka glukozy, bo roślina ma enzym, żeby to zrobić z sacharozy, a glukozę na ogół nie stosujemy w kuchni. Jakbyśmy mieli glukozę czystą, no to sobie możemy glukozą posypać. I wtedy powstanie taka sytuacja, że one będą w stanie zredukować te cząsteczki tlenu, gdzie utlenianie szkodzi kolorom roślin. No i też oczywiście sacharoza ma zdolność do odwadniania i to jest pomocne przy zachowaniu barwników. Tak? Do flawonoidów należą też żółte flawony i w przeciwieństwie do swoich fioletowych kuzynów są raczej trwałe. Nadają zabarwienie kalafiorom, ziemniakom, cebuli, selerom i mięszczowi z jabłek lub gruszek. Są mniej wrażliwe na utlenianie czy podwyższoną temperaturę, jednak sałatki z selera czy jabłek nie robimy na blaszanej tarce. I trzeba je skropić dobrze sokiem z cytryny, bo w kwasach flawony wszelkie, i te czerwono-fioletowe, i te żółte są bardziej trwałe. Gotując kalafiora warto pamiętać o dodaniu odrobin octu, aby nie ściemniał. W środowisku zasadowym barwa flawonów zmieni się w pomarańczowo-brązową, a wreszcie brunatną. Jak ktoś chce zobaczyć, że tak jest na pewno, to można sobie kalafiora posypać sodą oczyszczoną i zrobić taki eksperyment. On zresztą w lodówce sam będzie się tak starzał. No i ćwikła, buraki gęstowane to są betalainy, nie antocyjany.
I tu jest, czy nie wyłącznie, i tu jest tak, że generalnie buraki czerwone to jest też warzywo Słowian głównie. Znaczy ja kiedyś w Houston, będąc w supermarkecie, wzięłam pęczek buraków, takich średnio młodych, z liśćmi, i pani kasjerka nie wiedziała, co nabić na kasę, bo nie wiedziała, jak to się nazywa. Więc były sprzedawane, ale kasjer nie wiedział, co to jest. I to jest dość powszechne w Ameryce, to w USA to warzywo, poza jakimiś polskimi czy rosyjskimi enklawami słowiańskimi, nie jest wykorzystywane. Czyli między Rostokiem a Władywostokiem, tak aż po Alzację całą, burak czerwony to podstawa, a potem dalej go już nikt nie używa. We Francji też jeszcze w alzackich sklepach kupimy takie obgotowane, już obrane buraki, zapakowane próżniowo w foliowe paczki. Na targowisku kupimy buraki surowe, żeby sobie samą zrobić, aczkolwiek to nie jest częste, żeby one były w sprzedaży w takiej formie, nawet na tych targowiskach, na tych naturalnych, w tych miejscach, gdzie chłopi sami sprzedają, co produkują. A już tak jak przekroczymy granicę, wejdziemy do Szampanii, to już nikt nie wie, o co chodzi z tym burakiem i co to jest. I mamy tak. Kolor buraka to jest pąsowo-purpurowy, moim zdaniem. I on zależy od odmiany buraka. Są buraki bardziej takie. W każdym wypadku to jest czerwono-fioletowe beta-cyaniny, które maskują żółte beta-ksantyny. I beta-cyaniny są wrażliwe na podwyższoną temperaturę i utlenianie, zwłaszcza jeśli pozostawić je w środowisku obojętnym. W zasadowym natychmiast się rozpadają, więc jak przez przypadek coś zasadowego ugotujemy w barszczu, to mamy szansę być brązowi na 100% w 5 sekund. Natomiast w kwaśnym są stabilne, jeśli nie pomiażdżymy komórek i ograniczymy utlenianie tkanek przez zachowanie skórki warzywa podczas gotowania. Czyli jak gotujemy buraki na buraczki gęstowane, albo gotujemy buraki na ćwikłę wielkanocną, to gotujemy je w łupinach, w najstarszym garnku zdezelowanym, jaki mamy w domu, bo będzie pobrudzony tak, że będzie nam go ciężko umyć. Więc bierzemy najstarszy, najpoczwarniejszy garnek, który mamy tylko do tego i do barwienia jaj wielkanocnych cebulą. I po prostu w tym te buraki gotujemy w łupinach. O barszczu kiszonym już było, więc nie będę się tutaj wyzewnętrzniać, tak? Więc wiadomo, że jak będziemy go gotować, to on będzie znacznie stabilniejszy niż taki barszcz z buraków surowych. Buraki surowe na barszcz ja przygotowuję w ten sposób, że je po prostu kroję na plastry, skrapiam cytryną albo polewam jakimś octem i czerwonym winem, i takie namoczone, trochę posolone, pokrojone na bardzo grube plastry. No bo buraka trzeba wtedy obrać i pokroić, ale na bardzo grube plastry. Leżą sobie spokojnie pod przykryciem w chłodnym miejscu w lodówce długo. I puszczają sok tak, że jak już mam ugotowany bulion na barszcz, wszystkie te warzywa tam, mięso czy co tam, czy robię bezmięsny, czy mięsny, czy jaki ten barszcz ma być, postny, wigilijny, czy ma być niepostny. I po prostu wtedy dodaję te buraki z tej lodówki. Pokropione na moment. One nie mają zmięknąć, one się nie mają rozgotować, ani nawet wygotować. One mają zostawić kolor. Ta zupa ma na bardzo delikatnym ogniu ledwo co przygotować się. I tyle. Żeby być mikrobiologicznie bezpiecznym, żeby nie doszło do jakiegoś zatrucia, tak? Bo obieraliśmy te buraki, no dobrze je umyliśmy, źle je umyliśmy. Jak mówię, jeśli upieczemy buraki, upieczemy lub ugotujemy buraki w koszulkach, to powinniśmy to ciągnąć, ten proces, do tego momentu, kiedy ta koszulka sama odchodzi. Jeśli burak był zdrowy, nie ma jakichś chorób, to ta skórka pięknie nam odchodzi. Jeśli burak miał chorobę, może mieć problem i wtedy zobaczymy też takie zaczernienia. No i tyle. Ten barwnik buraczany może nam się przydać do barwienia różnych innych rzeczy. Ja uwielbiam buraka pod wszelkimi możliwymi postaciami, to Wam polecam. A jeśli chodzi o karoteny pomarańczowe, to jeszcze tylko powiem w trzech słowach: zupa z dyni, bo dynie się nam pojawiają już. Ja robię tak. Piekę dynię.
przepoławiam, wyjmuję komory nasienne, zdejmuję bardzo łatwo łupinę albo wygrzebuję tę miąższ dyniowy. Jak się kupi kawałek i się obierze, to można na patelni przesmażyć na dobrej oliwie dynię. I taką dynię zalewam już wrzącą wodą, która już jest de facto miękka. Dodaję przyprawy, ja bardzo lubię pikantną zupę dyniową. Można dodać sobie bulion, nie trzeba zalewać gorącą wodą, można zalać gorącym bulionem. Można zalać gorącym bulionem z chili, z kurkumą, z kardamonem, z curry. Super jest zupa dyniowa z curry. I po prostu miksujemy. I potem można sobie to z groszkiem tysiowym zjeść. Możemy to zjeść na słodko, możemy to zjeść na słono. Możemy to zjeść z miseczki, możemy to tutaj naprawdę z ryżem, z kluskami, bez niczego. Sky is the limit. Natomiast nie gotowałabym zupy z dyni w ten sposób, że po prostu wrzucę dynię do wody i będę ją gotować tak, jakbym wrzuciła marchewkę. W ogóle dobrze do zup, żeby były bardziej esencjonalne zupy warzywne i żeby te warzywa mniej traciły kolor, żebyśmy je mogli wcześniej zabezpieczyć, to po prostu właśnie warzywa albo pieczemy na bardzo wysoka temperatura, krótko, wystudzamy i już możemy się bawić w to wielkie nawet warzywo, a jakie ono jest smaczne, takie upieczone, to nawet zupy z całości nie musimy zrobić, resztę możemy sobie zjeść upieczoną. Ja tak piekę cukinię, już Wam zresztą opowiadałam. Także dzisiaj kolory inne niż zielony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli będą pytania, dawajcie znać.